Witam. W dzisiejszym odcinku nie będzie nowości. W dzisiejszym odcinku odświeżamy klasykę. Jest to prawie tak duża klasyka jak Cyma 28, tylko że trochę lepsza, bo Cyma 31. Czyli jeżeli ktoś z Was zaczynał zabawę w ASG od Cymy, ale nie od Cymy 28, to prawdopodobnie właśnie od tego modelu. W komplecie w zasadzie nic się nie zmieniło. Mamy tutaj instrukcję obsługi w języku Hinglish, a nawet trochę po angielsku. Jest w miarę znośna, pokazuje jak ustawiać hop-up, gdzie mamy bezpiecznik. Chociaż niewiele się z niej doczytacie, ale są spoko obrazki, także da radę coś z niej wynieść. W samym pudełku standardowo karabinek, stokowa bateria, NIMH 8.4 o pojemności 1100, a więc powiedzmy, że dobra bateria do sprawdzenia repliki, natomiast do docelowego strzelania zalecamy jednak coś lepszego. Wspaniała paczka kulek, równie wspaniałe zawieszczenie taktyczne, prosta ładowarka sieciowa i magazynek typu high-cap wykonany z tworzywa sztucznego. Pod spodem oczywiście wycior, niejadalny silikon i klucz do ustawiania muszki. Replika to w zasadzie pełna klasyka ASG, chyba najtańsza. Znaczy w tej chwili jak wszedł Spartak to już niekoniecznie, natomiast przez wiele lat była to najtańsza wersja AK-74 dostępna na rynku. Chińczycy z Cymy oczywiście zależnęli konstrukcję z firmy Tokio Marui i dokładnie w tym standardzie jest karabinek wykonany. Tak jak widzicie, body jest skręcane na 4 śruby, a więc musimy pamiętać przy ewentualnym bawieniu się w tuning czy w dokupowaniu akcesoriów, że ten karabinek działa w standardzie Tokio Marui, a nie w standardzie VFC. Czyli mamy tutaj body z tworzywa sztucznego, rozkręcane i rozkładane na pół. Wybijanie pinu nie działa, ponieważ tutaj tego pinu nie ma. Tu trzeba rozkręcić śruby. Tak jak wspomniałem, body wykonane z tworzywa sztucznego z elementami metalowymi. Selektor ognia, pokrywa zamka, dźwignia przeładowania, przyrządy celownicze. To wszystko jest wykonane z metalu. Kabłąk spustowy, spust, zwalniacz magazynka. Kolba również wykonana z tworzywa sztucznego, tak samo jak chwyt pistoletowy, co akurat tutaj jest zgodne z oryginałem. Bateria mieści się w kolbie. Aby dostać się do baterii, otwieramy tą klapę. Mimo tego, że mamy tutaj dwie śruby, nie korzystamy z nich, nie odkręcamy ich, nie ma to żadnego sensu. Dostajemy się do baterii, po prostu przesuwając stopkę kolby w dół. I tu mamy kable, wtyk mała ta mija oraz, tak jak zawsze mówimy, bezpiecznik. Bezpiecznik, pierwsza rzecz, którą należy sprawdzić, jeżeli replika nam przestanie strzelać. W środku mamy miejsca na baterię dość sporo. No oczywiście do testu użyjemy lipo. W wypadku tej małej baterii dobrze byłoby sobie w kolbę wstawić jakieś kawałek gąbki, pianki albo chociaż owinąć baterię czymś, ponieważ miejsca w kolbie jest dość sporo. Zamykamy w odwrotnej kolejności. Miejsca jest na tyle sporo, że tak mała bateria będzie nam po prostu w niej latać. Więc można sobie wkleić kawałek pianki albo wkleić po prostu prowadnicę z karimaty. Dalej. Mamy tutaj front grip wykonany z tworzywa sztucznego. Te cymki mają całkiem niezłe spasowanie wbrew temu, na co wskazywałaby ich cena. Tutaj naprawdę nic nie lata, jak to ma miejsce w niektórych tańszych replikach. Polimer, tutaj mamy części metalowe, w zasadzie lufa zewnętrzna, tłumik płomienia, kolanko gazowe, wszystko jest wykonane z metalu. Aczkolwiek stali tutaj niewiele, głównie jest to znal. Ucho do montażu zawieszenia i tutaj również mamy ucho do montażu zawieszenia. Nie mamy tego ucha niestety tutaj, tak więc raczej tutaj będą działały nam zawieszczenia dwupunktowe albo trzy.
Pokrywę zamka możemy sobie zdjąć. W innych modelach moglibyśmy tutaj zamontować baterie. Tutaj niestety nie mamy wyprowadzonej wtyczki, więc właściwie nie mamy po co tego robić. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania widzimy regulację hop-upu. Taki mały dzyndzel, który przesuwając regulujemy hop-up. Karabinek według producenta generuje około 370 fps, ale to jeszcze sprawdzimy. Ma dość długą lufę, niewiele fps, więc właściwie przy 370 fps jest to trochę za dużo do budynku, natomiast do lasu mogłoby jednak być parę fps więcej. Ale jakby nie było, jest to replika dla osób początkujących, więc myślę, że dla osób początkujących tyle wystarczy i nie ma sensu tutaj bawić się w wyścig o fps. Skoro mamy podpiętą baterię, czas na magazynek. Magazynek to standardowy plastikowy high cap, który pasuje właściwie do większości AK i od większości AK. Pokrętło do nakręcania kulek i standardowa dziurwa do wsypywania tychże kulek. Magazynki są kompatybilne również od karabinków typu AKM czy AK, te bardziej wygięte, ale radzę używać tych mniej wygiętych do 74, żebyśmy wyglądali bardziej koszernie i nie robili sobie wiochy magazynkami innego kalibru. Oprócz standardowych magazynków pasują też popularne wafle. To akurat magazynek typu bułgarskiego, czyli wafel przezroczysty, gdzie widzimy, jest akurat midcap, w którym dokładnie widzimy sprężynę, a po naładowaniu widzimy też dość dokładnie ilość kulek, czyli nie wyciągając magazynka, nie licząc strzałów, możemy po prostu sprawdzić, ile nam zostało amunicji w magazynku. Bardzo wygodna i fajna opcja. Ale na potrzeby filmiku użyjemy high-capa. Przy tych FPS-ach możemy używać kulek zarówno z 0,2 g, jak i 25. 25 będą miały troszeczkę krótszy tor lotu, ale na pewno bardziej stabilny. Natomiast my do testu oczywiście użyjemy dwójek, aby potem sprawdzić karabin na chroma. Zbijemy kulek na bogato. Podkręcamy magazynek. Wpinamy tak jak w każdym innym AK, czyli najpierw zahaczamy tym zębem i potem dobijamy resztę. Selektor ognia. Ogień ciągły i ogień pojedynczy. W tej chwili mamy karabin gotowy do strzału. Zanim jednak zaczniemy strzelać, pokażemy jeszcze Wam zawieszenie, ponieważ to zawieszenie, które mamy tutaj w komplecie, raczej nie ma tendencji do nadmiernej solidności, a i jego taktyczność jest dość mocno dyskusyjna. Właściwie tak wygląda zawieszenie stokowe, a więc raczej niektórzy z Was pewnie nie chcieliby się z nim pokazać na strzelance. Pokażemy Wam więc najprostszą alternatywę. Zawieszczenie, które jest chińską kopią Magpula, wymysł pana Krzysia Kosty, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni. Jest to zawieszczenie o tyle ciekawe, że może być wykorzystane zarówno jako zawieszczenie jednopunktowe, bardzo wygodne, jak i bardzo szybko przerobione na zawieszczenie dwupunktowe. W tej konfiguracji zakładamy zawieszczenie przez jedną rękę, przez jedno ramię i głowę. I albo ręka lewa lub prawa. Tak naprawdę nie ma to w tym wypadku wielkiego znaczenia. Kwestia jak komu jest wygodnie. Natomiast ja osobiście preferuję przez
pod ręką, którą strzelam, czyli w ten sposób i zapinamy tutaj nasze zawieszenie. W ten sposób mamy pętlę do zawieszenia jednopunktowego. Ciekawe, że zatrzask tego jest na krętliku i ma dodatkową blokadę. Tak więc po zapięciu możemy sobie tą blokadę odpalić i wtedy przypadkiem nam się raczej to nie wypnie. Tutaj na końcu mamy na przekle, czyli pociągając otwieramy ją. I montujemy tutaj, jak widzicie, nas na przekle. Jest to o tyle fajne, że bardzo szybko możemy wypiąć się z broni, w zasadzie używając tylko tego sznurka. Jest to prawdopodobnie chyba jedno z najszybciej wypinalnych zawieszczeń. Niestety, tak jak mówiłem, jako że mamy tutaj zawieszczenie, więc o ile jest to w miarę wygodne przy noszeniu w rękach, o tyle, jeżeli będziemy karabin chcieli opuścić, jest on strasznie nisko. Ale bardzo szybko możemy to zawieszczenie zmienić na zawieszczenie dwupunktowe. Zwalniamy blokadę, odpinamy tą część. Jednym pociągnięciem tego ucha wydłużamy zapięcie i przypinamy do ucha z przodu karabinu. W tej chwili mamy klasyczne zawieszczenie dwupunktowe, które możemy sobie bardzo szybko wyregulować. Używać do przenoszenia karabinu, kiedy trzeba. Po ściągnięciu luzu mamy karabin w formie pozwalającej na przenoszenie, a potem bardzo szybko wydłużamy i mamy dostęp jak tylko chcemy. Tak więc jak już mamy dobre zawieszczenie, noszenie karabinu jest zdecydowanie wygodniejsze, zwłaszcza jeżeli zamierzamy dłużej z nim pobiegać. A teraz zobaczymy, jak strzela i zmierzymy na chromo. Ogień pojedynczy. I ogień ciągły. Na chwilę zobaczymy na chrono, jak bardzo sprawno rozmienia się producent. Sprawdzimy naszą legendę, czy coś się zmieniło w Chińczyku przez te lata. 361, 366, 365, 363. A więc właściwie górna granica do CQB. AK-74, wersja z body plastikowym, a więc waga niezbyt solidna, niecałe 3 kg. Podsumowując, świetny karabinek na początek dla kogoś, kto nie ma lub nie chce zbyt dużo wydawać na SG, a woli biegać z czymś w klimatach wschodnich i nie musi mieć miliona szynyjs, aby dobrze się bawić. Polecamy początkującym rusofilom.